Cześć, Rui z tej strony. Ostatnio cieszyłem się, że udało się osiągnąć tak dobry bilans kredytów. Teraz będzie trzeba coś z tym zrobić. Cóż mianowicie? Wrócimy sobie na Księżyc, aby spróbować pociągnąć dalej misje, które tu mamy wyznaczone. Czyli musimy tych zarządców całkiem sporo przyciągnąć. Zobaczymy, czym to się skończy. Co tu jest dalej? Stacja orbitalna. To może ciekawa być pomysł z tą stacją. Już mówiłem to wiele razy na jakiś osobny odcinek. Tak, oni nam tu mówią, że to z powodu Drake'a powinniśmy kolonii księżycowej zapewnić większą niezależność. No cóż, czy to go w jakiś sposób zatrzyma? To się okaże. Jakby jednak nie było, zobaczmy, z czego się robi ten księżycowy smak. A przede wszystkim chyba zapewnimy im najpierw to zapotrzebowanie, to naprawy, tyle ile tego potrzebują. No i oczywiście sukcesywnie będziemy musieli rozbudowywać się, aby zobaczyć, o co chodzi z księżycowym smakiem. Oby to jednak nie było zbyt kosztowne w pieniążkach. Dlatego właśnie postawię zaraz stację. Chyba nie ma znaczenia, gdzie ona stoi. Nie wydaje mi się bardzo. Ale jakby co, to można by ją postawić. Stacja to jest tutaj. Płyty tytanowe. Mamy ich dużo. Muszę zablokowany, a czemuż to? Prawdę? Chyba ta górka blokuje. No to i tak wyjdzie, że tutaj gdzieś to wcisnę. No i niech tak będzie. I co? Już nie narzekacie chyba, co? Chyba tak. I tu nie możemy tego w żaden sposób podregulować modułami. No cóż. To się może zdarzyć. Coś takiego. Aha, tu mamy nawet wyznaczone to. Dobra. Skoro tak, ile mamy? 467 na plusie jesteśmy. No to co? Awanse? Na zarządców? Górnik? Dopiero do kwatery mieszkalnej. No dobra, a tutaj? Zarządca. Aha. To tu jesteś zarządcą. Przewodnik zarządcy w regionie Księżyc. Pytanie, czy najpierw ich naawansować i mieć kłopoty z... Znowuż, jeśli chodzi o... Zobaczmy, czy to jest tutaj napisane. No dobra, to może spróbujmy troszkę ich pozyskać i zobaczymy, ile ich będzie. Dość mocno to rośnie. To jest to, nie? Ten nasz dochód, wytwarzany dochód przez tych gości tutaj. To już urosło, nie? Już mamy 500. Może w pewnym momencie trzeba będzie zacząć im dawać to, czego potrzebują. 700. Chętnie bym się dowiedział, gdzie można sprawdzić poziom usług, które im zapewniam. Na przykład
To powinno być chyba tutaj, tak? No to sporo was już jest. Dobrze, teraz chyba mogę zobaczyć, jak potem jeszcze doawansuję, ale już tutaj to jeszcze rośnie, nie? Nie wykluczam, że to się może mocno podciągnąć jeszcze. Zobaczmy. Księżycowy przysmak, nie kosmiczny, tylko księżycowy. Dobra. Zarządca. O, to będzie tutaj. O, tu nam nawet miga. Farma aeroponiczna. Plany księżycowe. Zużywa księżycowy lód. A księżycowego lodu my sporo produkujemy. Ok, dobra. Kantyna kosmiczna. Kantyna kosmiczna. Księżycowych przysmaków 5 używa. Produkuje 5, a my pociągamy 6, to będziemy ją jeszcze podrasowywać chyba. Plony księżycowe 5. To daje 10, czyli powinien być zapasik. Czyli zaczynamy oczywiście od farmy. I teraz farmo, gdzie ty możesz być? Może tutaj, co? To nie powinno nikomu przeszkadzać. Aha, ale ja muszę sobie zostawić jeszcze miejsce na rozbudowę ewentualną. Dlatego sądzę, że może ten odbudynek trzeba będzie tak obrócić. Podciągnijmy sobie może drogę tutaj. Teraz farmeczka. Tak? Nie będzie źle? Nie powinien być źle, nie? Teraz zbadam sobie moduły, bo nie mam zielonego oczywiście pojęcia, jakie one są duże. Są dość sporawe. Dość sporawe są. Tu można dać może nawet 2. Ok. Potem co jeszcze? Utrzymanie w logistyce. Tu będziemy może walczyć o utrzymanie. To wszystko można tu w tą stronę albo w tą. Ok. I teraz tak. Tu będzie kantyna kosmiczna. O, to jest jeszcze większe. No to co teraz? Może kantynę kosmiczną dać tutaj? Tu jest sporo miejsca. Czemu ja tutaj tego wszystkiego nie opakowałem? Holender. Ale to nie zaszkodzi. To damy sobie o... You must have tried the food here as well? I'm glad you're not expecting your colonists to live off nothing but pap from tubes. Tak, tu już się skipsiła logistyka. Still sticking by the corporation. You could have a voice in world-shaking decisions, you know. Czy gdzieś tutaj można logistykę, coś ten teges? Logistyka. Naprawdę poszła kasa? Ale zobaczcie, jak wystrzelił nagle wystrzelił bilans. Fusion Energy Generation. It's all theory still. I believe in you. Goods transport facing delays. Tak, tu nam pani nagadała. Ja w tym czasie wszystko oczywiście zagłuszyłem, ale zobaczmy, jaka jest misja. Oczywiście w tym czasie wzrośnie na tyle kasa, że będę mógł na przykład zmniejszyć to utrzymanie w logistyce tego tutaj. Niewiele potrzebujemy, bo jeszcze trzeba tutaj machnąć troszkę. A inne rzeczy? Tyle samo, też 10 tysięcy. No dobra. Czyli poczytamy. Program licencji księżycowych. Reaktor fuzyjny. Zimna fuzja to nasza największa nadzieja na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania ludzkości na energię. Zbuduj i podłącz reaktor fuzyjny. Czyli tak, produkcja deuter w regionie Arktyka, czyli znowu powrót do Arktyki. Rozbuduj port kosmiczny w regionie Arktycznym do poziomu orbitalnego portu kosmicznego. Aha. Otwórz szlak przesyłowy dla deuter
do krater Iwamoto, czyli kolejny pójdzie. No dobra, nie chcę narzekać. Produkcja helium 3 w regionie Księżyc i produkcja ogniwa fuzyjnego w regionie Księżyc. Czyli wynika z tego, że jak tylko tutaj ustabilizujemy sytuację, to pójdziemy z powrotem budować do Arktyki. To oznaczać może, że trzeba będzie mimo wszystko jednak coś może podkręcić Wolbrook, który tak naprawdę dla nas zarabia kasy. Chociaż kasa ta może sama się zarobić dzięki zarządcom tutaj, jeżeli dostaną właściwą ilość księżycowego przysmaku, którego jeszcze dwa trzeba dołożyć. Mam tutaj do zrobienia tą sprawę z logistyką. Pójdźmy więc do sklepu po prostu sprzedać nadmiar dóbr. Gdzie jest sklepik? Okej, prośby. Co? Niczego nie mamy na zbyciu? Tak, bo to są... Aha. The orbital watch stop at nothing. Terrorists attack oxygen tanks and supply convoys. Mamy 235. So many dead, still floating around somewhere in their spacesuits. Produkujmy tylko jeden na plusie. Aha, ale mamy pełny magazyn. No to sprzedajmy tego. Coś mi się pomyliło, dlatego że nie ma tego chyba pełno. No nie, jest dużo. Mobility. That's our strongest weapon against the orbital watch. Our resistance may be scattered, but don't think we're not united. It'll come in handy someday, I'm sure. Tak, dobrze mówię? This will be helpful. Finally, I got one. Thanks. Ty chyba zostawię. O, 400. To już tyle. Wróćmy zatem tutaj. I co ja chciałem. O, z logistyką. Czyli tak, zmniejszmy logistykę chociażby tu. Wy ile zużywacie? Tylko 3 jeszcze macie. Kto ma dużo? Wy macie trochę. Magazyn to nie jest właściwy kierunek. Wy zużywacie dużo. Dobrze, to wam się dobierzemy tutaj, do waszych możliwości logistycznych. Zmniejszyliśmy do 5. Weźmy już na plusiku, to jest ważne. Moduły utrzymania. Ale w energii jest do przodu. Jeśli chodzi o zasoby utrzymania w załodze, nie muszę tego zmniejszać, to czyli to wszystko kręci. Zobaczmy zresztą. Pracownicy, magazyny, wymagana siła robocza 319. To ja tu mam jeszcze niezatrudnionych sporo. Dobra. Trochę w plusiku, ale nie za dużo. Wy tu macie dużo. Zmniejszmy troszkę. I teraz co? Tu jesteśmy w plusiku. Czy ja tu powinienem jeszcze zwiększyć, o 11, dobrze, produkcję, tak zwyczajnie. I co, będzie dobrze? Ach, nie w tym. No tak. Świetnie. Zwiększyłem produkcję. Do widzenia. To nie o to chodzi. Tu.
Oczywiście chodziło o fabrykę. Jasna pogoda, to jest takie duże. O! I tym razem wyszło, że jednak będę musiał dołożyć tych warzyw. No to zrobię to oczywiście. No, jest to w plusiku w tej chwili. I co? I tu bomba idzie w górę, tak? To świetnie. To świetnie, mamy dość spory plusik. Czyli... wydaje mi się, że ustabilizowaliśmy sytuację na tyle, aby być z tego wszystkiego zadowolonym i może, być może możemy już spróbować ten deuter produkować w Arktyce. Czyli tak, deuter w Arktyce należy wydobyć, rozbudować port kosmiczny w Arktyce i utworzyć szlak przesyłowy na Księżyc. I jak w tym świetle wygląda to gadanie o zależności od dostaw? No cóż, jedzenie to nie wszystko. Niektóre materiały, i całkiem sporo ich jest, musimy jednak tutaj dostarczać transportami zewnętrznymi. I helium 3 mamy produkować. Helium 3, czyli nasi zarządcy muszą postawić fabrykę urządzeń fuzyjnych, która będzie produkowała te ogniwa fuzyjne, o które chodzi. Ona zużywa helium 3 i deuter. Deuter przyleci z Arktyki, a helium 3 wyprodukujemy tutaj na miejscu i to wymaga wysokogórskiego placu budowy. Obniżka cen, zawsze miłe. Zobaczmy, gdzie jest tutaj jakiś wysokogórski plac. Czyli tutaj, jakbyśmy poszli dalej, można też tutaj. Tu już nie ma, tak? Zużyłem wszystko. No to albo tu, albo tam. Wybór w zasadzie losowy. Dobrze, czyli co? Nie wiem, czy tu jeszcze ich powinno awansować? Bo zapas żarcia mamy. A co jeszcze oni mogliby służyć? Bo wiecie, jak jest szansa poprawić sobie. Sytuację. I licznik kasy, to można to właśnie zrobić, nie? Tylko dlaczego nie mogę tutaj gdzieś odczytać, jaki jest stan bieżący tego, co oni tutaj potrzebują. Dobra. Jeżeli to na razie wyrabia, to jest ok. I co? Jeszcze ich dajemy? O, one są te budynki. Zobaczmy w takim razie. Tu na razie nic nam się nie wyglebiło specjalnie. Więc można tych tutaj gości dołożyć. Tutaj zarządców więcej. Zobaczcie, czyli jednak. Ale tego od nas nie wymagają jeszcze, więc nie muszę się tym przejmować. Ośrodek zdrowia, tym też nie muszę się przejmować, ale to będzie wymagało solidnej rozbudowy. Solidnej rozbudowy będzie to wymagało. A
Ale reaktor fuzyjny to już jest to, co mamy zrobić. Tutaj widzę, są trochę braków. Płyty tytanowe, sporo kasy na to pójdzie. No, no, no. No, no, no. O, czego nie ma? Aha, czyli to musi zostać. Ewentualnie muszę dołożyć tych budynków. Aha, teraz mam pomysł taki. O, proszę, jakie proste. Zapatrzenie obszaru. Tak to rozumiem, że jestem 6x6 na górkę, tak? Można by w takim razie troszkę ich tutaj jeszcze do... dołożyć. To się mieści jeszcze w zasięgu, nie? Co jeszcze? Tutaj, o, ten tutaj przeszkadza, ale możemy równie dobrze przecież... tu nie możemy, no, dobra. Jak to się ma? No, wrośnie ich obecność, ale... ale to jeszcze może tak być. Dobra, czyli znowu ociągnęliśmy ten max, tak? W tych lokalizacjach, co tu ja widzę, bez jakiegoś dalszego rozbudowywania, to jeszcze mogę tutaj dodać. Dobra, to chyba wystarczy na razie tej zabawy. W takim razie idźmy tutaj z powrotem i zobaczmy, gdzie w tej Arktyce ten deuter jest dostępny. O, tu coś jest, potrzeba więcej. Neuroimplanty. Niech to się załaduje, ja zrobię przegląd szlaków. Neuroimplanty. Bo przecież mogę nie pamiętać. Neuroimplanty, skąd idą? Pole lodowe Akia do zagłębia Walbrook. O! Ale tu jest z plusikiem, tak? Dziesięć przekazujemy. Ile potrzebujecie, Marudy? 3, tak? Zobaczmy jeszcze raz. Przegląd szlaków. Ja oczywiście zaraz pomyślę o optymalizacji produkcji w polach lodowych Akia, żeby było z plusikiem. Ale tymczasem wydaje mi się, że poprawiliśmy sytuację i zaraz zobaczymy, żeby tam ten plusik istniał.
Gdzie te moje fabryki? Logistyka. Neuroimplanty to było tutaj. I teraz co ja mogę jeszcze z wami zrobić? Jest zero. Dobrze byłoby tutaj zwiększyć produkcję. Czy coś tu się... coś tu klęknie lub się położy, gdy... spróbuję rozbudować produkcję? Przekonajmy się. Można by tu się jeszcze postarać o optymalizację. Solidny plusik jest teraz, ale oczywiście jest za mało innych rzeczy. Nie przegiąłem. Chyba jest teraz ok. I teraz tu mamy, czego jest na minusiku? Na minusiku jest molibden i super stopy. Nie, super stopy są dobre. Molibden w sumie. Molibden to jest produkt podstawowy. Kopalnia aluminium. Dowiedzmy się, jak to się jest wytwarzane. Kopalnia molibdenu. Dobra, szukam kopalni. O, i to jest to. Czyli co? Tutaj trzeba będzie moduł dołożyć. Już jest na full chyba. Wykorzystana. No i się pusiki porobiły wszędzie, tak? Wy dużo logistyki zużywacie. Bezwzględnie wykorzystam fakt, że jestem przy kasie i troszkę wam tutaj uszczuplę. No dobrze, to o to chodziło w sumie. Ale sprowadzając tu coś innego. To są bieżące potrzeby. A należy zobaczyć. Elektrownia gazowa. Trala. Uczeni zapewne będą się tym zajmowali. Metan nie, metan nie. Czytamy dalej. Deuter. O kurczę, tu uczonych potrzeba więcej. No dobrze, to tak się to życie toczy właśnie w Anno 2205. Zawsze czegoś jest za mało. Uczeni. I was uczonych ja potrzebuję ilu? Trochę więcej. Czy tych siedzib wam trzeba nabudować, albo was awansować po prostu. Dobra, no to siedziby trzeba, się postarać o siedziby. A że was tu się trudno wam tu znaleźć dobre miejsca do życia, no to trzeba po prostu wykorzystać to, co jest. Dobra, zaraz coś tutaj zrobimy. The clear air, the glistening snow. No rośnie, dobrze.
zadowalająco. Tu nawet nam rosną wskaźniki wszystkie. Za czym ci się coś nie psuje w zapasach? Energotroniki, jakżeby inaczej. Energotroniki. Wygląda na to, że tutaj już wyciągamy maksa z tej budy. Należałoby postawić nowe laboratorium farmakologiczne. No tak, nie chcę przejechać na minusie. No, on ma niedużą produkcję, kurczę, dobra. I to też rzuca swój okrąg ciepła. Więc, czy jak to wykorzystać, żeby mógł tutaj coś jeszcze zbudować przy nim? A, tutaj jeszcze mamy osiedla. Może tu coś jakoś... Dobra, niech podciągnę sobie drogę. Nie, ja tutaj zostawiłem chyba miejsce na to. Zrobię to może tak, no. A wam czego brak? Towarów. Dobra, towary ja wam zapewnię oczywiście. W magazynie 0. Uhoho. Czyli chodźmy, gdzie ja te koralowce wydobywam? Port rybacki, ryby. Koralowce i też doimy maksa tutaj. Bardzo ciekawe. Gdzie my jeszcze tutaj mamy miejsce? Bo będę musiał chyba coś zbudować. Tu co jest? Port rybacki. Tutaj trzeba będzie coś dołożyć. Czy uczepia tym logistyka? Pewnie tak. Wszystko wygląda na tak samo oddalone od cywilizacji i nie daje żadnej przewagi. Co tu mam? Nie muszę budować. A bym przegapił, proszę bardzo. Czyli tu dajemy moduł zwiększający produkcję. O, chyba tak lepiej, nie? Bo to przecież to zapotrzebowanie będzie się zmieniało ciągle. Strasznie dużo zużywają tu logistyki. No nic dziwnego niestety. Dobrze, to zawsze warto. Skończyła się kasa, ale to nic. Oni ją dla nas zarobią. Ile jeszcze potrzebuje? Teuter. No trochę jeszcze ich potrzeba niestety. The clear air, the glistening snow. I trzeba siedzibę budować, tak? Tak rozumiem, to wszystko. Gdzie tu jeszcze? Czego nie ma? Konserwy.
To jakby trzeba było tak zawrócić, nie? Spiłem metal, tym razem mnie ogranicza. Dobra. A tu się ładnie to wszystko podciąga i to bardzo szybko. I muszę się zająć czym? Tu minusikami. Fabryka konserw. Ciąga maksa. Czy ja mam tylko, tylko ten jeden taki obiekt? A nie, tu jest fabryka konserw, dobra. Czyli tu was trzeba zbudować modułami. O, i to dodaje jeszcze... A, jak to można sprytnie wykorzystać? Czyli wcale nie tu, tylko dam sobie właśnie tak. Shuttle arriving according to schedule. Spieniony metal. Czy tu są jakieś znajdźki, które by poprawiły sytuację chwilowo? Akurat nie widzę. A skąd bierze się spieniony metal? Komora kompresyjna. Tylko, że... No produkujecie, to jest na plusiku, nie? Trudno się czepiać. Konserwy rybne, tego znowu nie ma. Aha, to raczej zapatrzenie w rybki. Dobra, tu mam, zdaje się, niewykorzystaną jeszcze w pełni rybiarnię. Dobrze, to teraz z powrotem tutaj wracam, aby sprawdzić, ile mi tu jeszcze tych mądrali brakuje. Nie za dużo. Nie za dużo. Ale spieniony metal jest mało go. Więc sprawdźmy tutejszy sklepik. Spieniony metal jest. Mogę trochę kupić, nie? Bo chodzi tylko o to po prostu, żeby osiągnąć. Osiągnąć cel na dzisiaj. No niewiele was trzeba. Będzie? Czy jeszcze muszę się postarać? To jeszcze do sklepiku. Ale zaraz, czy to mi się nie odbije czkawką? Dobra. Zobaczmy awans, ile może kosztować. Nie ma podane. Ale zbudujmy sobie o zwykłe to. The clear air, the glistening snow. It's a little white paradise. 5 spienionego metalu potrzeba do awansowania ich. Dobra. Tylko tyle mam. What you've made of this place?
I... No, niemożliwe. Ej, no to już naprawdę było śmieszne. Man, if you really need it, just ask a trader. It's what we good deal. Come back anytime. To było już zabawne. A wam czego brakuje? Nieostatni dostęp do wspólnoty. No tak. Zrobiło się was dużo. Wspólnoty nam brakuje. The clear air, the glistening snow. It's a little white paradise. Wspólnota. Oh, hi. So what brings you here today? Jesteśmy na styk. Nie no, ale tego jednego trzeba wymęczyć uczonego, nie? You? What a nice... O, to jest to. I co nam się odkryło? Sito Deuteru. Nadmorski plac budowy. Nadmorski. Czy gdzieś tutaj? To tu takie świństwo pływa w tej wodzie? Muszę poczytać, co to jest Deuter. Okej. I co dalej? Laboratorium kryogeniczne. No, tym chyba nie będziemy się zajmować. Komputery kwantowe. Ale komputery kwantowe to te marudy chyba już sobie życzą. No i to jest... taki to jest jeden dzień z życia zarządcy... korporacji, tak? Jak ja mam tu napisane? Więc zobaczmy. Lokalny biznes! Co? To jeszcze... Szlak wygaśnie? Dobra. To czyli to nie jest, powiedzmy, nie jest to zarąbiście? To co do tej pory robiliśmy w tylu miejscach na Ziemi? Ja w każdym razie wam dziękuję za uwagę w tym już troszkę przydługim odcinku. Zapraszam na następne filmy z serii Anno 2205. Przypominam o możliwości dania łapki w górę oraz zostawiania subskrypcji. Tymczasem na razie, cześć!